Zbiornik elektrowni Rybnik, jak sama nazwa mówi, powstał na potrzeby elektrowni w latach 70. Jako Polski Związek Wędkarski jesteśmy użytkownikiem rybackim od 2005 roku i od tego momentu prowadzimy tutaj naszą działalność. Jest ona głównie skoncentrowana na wędkarzach. Okresowo przeprowadzamy także połowy kontrolne, badania ichtyopatologiczne ryb. Określamy także tempo wzrostu tych ryb. Od tego czasu wprowadzono tutaj przeróżne obostrzenia w warunkach amatorskiego połowu ryb, co wynika z zapisów umowy pomiędzy elektrownią Rybnik a Polskim Związkiem Wędkarskim. Te obostrzenia są na tyle liczne, że trudno było tutaj zrobić łowisko ogólnodostępne, tak aby starać się zachować te wszystkie obostrzenia, w związku z czym konieczne było utworzenie tutaj łowiska licencyjnego, w którym wpisano wszystkie obostrzenia i warunki, na podstawie których można tutaj wędkować. No, ryby w tym zbiorniku mają niesamowite warunki, zwłaszcza, że nie wolno tu łowić ze środków pływających. Wyjątkiem są zawody, prawda? Tak. Organizowane przez okręg. Tutaj właściciel po prostu wyraził nam zgodę na to, żebyśmy mogli organizować zawody wędkarskie z łodzi. Organizujemy je regularnie, prawie każdego roku, od samego początku. Najczęściej jest to 3 do 5 zawodów spinningowych z łodzi, na których łowimy wspaniałe ryby, o czym często piszemy właśnie w mediach. I to są zawody na żywej rybie. Tak. Ostatnie 3 lata są wszystkie zawody na żywej rybie. Poprzednio kto chciał, mógł również te ryby wypuszczać, natomiast większość wędkarzy niestety zabierała. W związku z czym zmiana formuły pozwoliła nam na to, że wszystkie ryby wypuszczamy. Populacja ryb, można powiedzieć, po powodzi się odrodziła, po powodzi w 2010 roku. Od tego czasu regularnie widzimy, że populacja ryb nam wzrasta. Zarówno białej ryby, jak i ryb drapieżnych. No, panie Henryku, my tu w sumie przyjechaliśmy łowić duże sumy, spotkać się może z rybą rekordem Polski albo świata. A jakim największym sumie pan tu słyszał, złowionym? No, z tych informacji no, to było sum 105 kg, złowiony bodajże w 2016 roku. No i to był rekord polski. No, nie uznali tego rekordu chyba, tak? Czy jak? On był uznany, natomiast on pod względem masy, względem długości ryby to nie była najdłuższa ryba, natomiast pod względem masy była to najcięższa ryba. Dziękujemy jeszcze raz. Będziemy jeszcze tutaj 2 dni. No i może się uda pobić ten rekord. A dziękujemy również za to, że życzymy właśnie złowienia ryby rekordowej i pokazania wszystkim wędkarzom, jakie tutaj można złowić okazy na naszym zbiorniku. Dziękujemy ślicznie.